Nie ma, to jak majstry się wzięły do roboty. Nie ma pip. O. Pokazałeś klasę. No, uczy się młodzież. Ale Paweł, dobra już, bo... Niby takie proste, nie? Bo ja wiem, czy jest problem. Bo ja nie umiem w górę. Ale jednak ćwiczenie czyni mistrza. Ja przedtem jakoś coś źle robiłem, że nie wiesz, że zawsze kurek odskakiwał. A teraz już nie mam tego problemu. W karabinku? W karabinku. A teraz... I już idzie. To się trzeba ćwiczyć, nie? To trzeba trochę poćwiczyć, no. Ale jak ty nie pozwalasz u siebie z nitro? Nie, nie pozwalam. To gdzie tu ćwiczyć? Kurwa, niech jedzie do Tołczyka. A tam facet stoi ze stoperem i liczy złotówki. Dokładnie. Za sekundę. Proszę pana, pan już przekroczył. Pan przekroczył już czas. Ja się pierdolę. A taka normalna strzelnica to piątnica. Stuwa. Kilometr. Jeździłem. To jeszcze w klonownicy te 15 zeta, jak żądają, to jeszcze całkiem znośnie, nie? A tam nic, tam puszkę stawiają w piątnicy. Co nie, dasz, tam to też dyszkę proszą, 15, zależy. Gdzie? Od kogo? Piątnicy. Nigdy nic nie prosili, skrzynkę wrzućcie, co tam. O. Myślałem, że ty po prostu wchodzisz i nic nie płacisz. Nic. Jak panisko. Nie, ja przychodzę, kłaniam się panu Pawłowi. U starego zawsze się awanturuje o spłonki, których nie ma. No, kup spłonki w Białymstoku, kurde. Nie ma. Sorry, zapytam, tak jak ciągnięty kurek, to... No taki, wiesz, żeby szybciej... No tak, rozumiem. Ten, bo ja mam taką manierę, wiesz, nie... Jak sprawdzam, wyciągam, to wkładam od razu zamiast, ale no, słuszna uwaga. Bo jedyne to zabezpieczenie to jest ta pusta komora praktycznie. Nie wiem, nie mamy pustą broń. Teraz wiesz, pustą. Ja wiem, ale na przykład jak jest załadowana, to tak, najbezpieczniejsze. Opuszczony jest kurek. Na pustej koronie. Na pustej komorze. Dlatego się ładuje. Bo innego zabezpieczenia w rewolwerach nie było. Nie ma. To póki nie odciągniesz kurka. Dlatego ale czasami... Tutaj, ale tu nie ma problemu. 152,4. Bonus na pewno. Dwa wyrzucone chyba, tak? Tak. Dwa nietrafione.